Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na test oraz na recenzję urządzenia wielofunkcyjnego HP DeskJet 2545. Zapraszam. Urządzenie wielofunkcyjne HP to oczywiście kombajn, który łączy w sobie zarówno drukarkę, skaner, jak i kopiarkę. To co myślę, że jest jego najbardziej charakterystyczną cechą, to przede wszystkim kolor. Rzadko zdarza się teraz, że mamy w sprzęcie konsumenckim, zwłaszcza za stosunkowo niewielkie pieniądze, urządzenia białe. Tym bardziej HP nas do tego nie przyzwyczaiło, dlatego powiem Wam, że nawet się ucieszyłem, kiedy dotarła do mnie taka właśnie biała drukareczka, tutaj tylko z ciemniejszymi akcentami. Myślę, że wygląda to dosyć ciekawie, jeżeli ktoś ma jakiś jasny komputer. Myślę, że chociażby z uwagi na ten fakt, że mam tutaj biały plastik, białą obudowę, zwróci uwagę na tą drukarkę. Teraz tak, przyjrzymy się samemu opakowaniu drukarki, czyli jego w zasadzie obudowie. Plastik oczywiście wszędobylski, natomiast tutaj nie mam uwagi co do jego jakości, co do wykonania, ponieważ nic nie skrzypi, całość w zasadzie dobrze spasowana, nie ma problemu z żadnym odstawaniem czy czymś takim. Klapa na odbiornik papieru zamyka się dobrze. To samo z podajnikiem automatycznym papieru, też tutaj nie ma problemu. Całość jest dobrze wykonana. Przyczepić się nie można. Mam oczywiście klapę na skaner. Tutaj praktycznie nie ma żadnego uniesienia, tak więc w żadnych w zasadzie większych książek nic takiego nie skserujemy, nie zeskanujemy. Przynajmniej niełatwo i nie przy zamkniętej klapie. Sam panel nawigacyjny jest tutaj, można powiedzieć, bardzo prosty, żeby nie powiedzieć ubogi. Idąc od góry mamy włącznik i wyłącznik urządzenia. Przycisk oznaczony czerwonym krzyżykiem. On oczywiście służy do anulowania aktualnego zadania. Przycisk, który pozwala nam włączyć bądź wyłączyć sieć Wi-Fi. Ja po wybudzeniu ekranu widzę, że mam zasięg z siecią, widzę jaki mam ten zasięg z siecią. Sieć Wi-Fi oczywiście mogę sobie tutaj wyłączyć, mogę połączyć się dzięki temu przyciskowi z siecią. Natomiast jest to funkcja, myślę, że w zasadzie rzadko używana, ponieważ po połączeniu z siecią oczywiście ta drukarka ma Wi-Fi, no bo jakżeby inaczej. Możemy tak to zostawić i bez dalszej tam konfiguracji sobie drukujemy z czego chcemy, w zasadzie idzie chcemy. Mamy również przycisk, który umożliwia nam drukowanie, tak zwane e-print, czyli obsługę funkcji drukowania z urządzeń mobilnych. Dzisiaj sobie to również przetestujemy. Następnie mamy dwa przyciski, które umożliwiają nam wybór kopiowania w kolorze lub czarno i białe. Te dwa przyciski poniżej tutaj wyświetlacza, w zasadzie to nie są przyciski, a tylko diody informacyjne. Jedna będzie nam sugerowała, że coś jest nie tak, na przykład papier się zaklinuje, a pozostałe dwa odpowiedzialne są za wskazanie ilości tuszu. Jeżeli zacznie nam brakować, czy to tuszu czarnego, czy kolorowego, mamy taką informację również na tych dwóch ikonach. Urządzenie HP korzysta z technologii druku termicznego Ink Advantage. Mamy tutaj dwa pojemniki z tuszem, jeden dla koloru oraz drugi dla tuszu czarnego. Jeżeli chodzi o ich wydajność, to na przykład w przypadku tuszu czarnego możemy na jednym pełnym tonerze standardowej pojemności wydrukować około 350 kartek z tekstem. Koszt takiego tonera, kadridża, przepraszam, to jest około 45 zł. No tak więc łatwo sobie obliczyć, że koszt druku, jeżeli chodzi o sam atrament, to niecałe 14 groszy. Portów w zasadzie mamy tu tylko dwa. To jest port USB, który pozwala nam na połączenie przewodowe drukarki z na przykład komputerem i oczywiście wejście do zasilacza sieciowego. Sam zasilacz jest zewnętrzny. HP DeskJet Ink Advantage 2545 jest w zasadzie urządzeniem bardzo prostym w obsłudze. Jeżeli chodzi o jego obsługę zewnętrzną, nie ma tutaj najmniejszych problemów, nie mamy za dużo portu, tak więc tutaj też nie ma zbytnio co się rozgadywać. Dlatego przejdziemy sobie od razu do testów. Zanim wykonamy sobie te standardowe testy, czyli zobaczymy ile musimy czekać na wydruk pierwszej strony, ile stron zostanie wydrukowanych w ciągu jednej minuty, jak szybko urządzenie skanuje, zobaczymy przy okazji ile prądu jest podczas pracy urządzenia pobierane, to teraz pokażę Wam coś, czego w zasadzie jeszcze nie widzieliście. To jest, moi drodzy, skorzystanie z funkcji e-print dzięki dołączonemu tutaj oprogramowaniu. Mamy smartfona, na którym mamy zainstalowany program.
Nasza drukarka podłączona jest do sieci bezprzewodowej, tak więc otwieramy sobie program ePrint. Następnie ten wyszukuje nam dostępne urządzenia. Oczywiście tutaj będą dostępne wszystkie urządzenia działające i które obsługują tą technologię. Jak widzimy, mamy zaznaczoną, mamy wybraną od razu naszą drukarkę DeskJet2545. Tu jest jako po prostu cały numer serii. Wybieramy sobie teraz opcję, z której chcemy plik wydrukować. To może być dowolny plik tekstowy, również w PDF-ie. To może być jakaś strona sieci web. Wpisujemy adres, a następnie sobie możemy ją wydrukować. No i to oczywiście może być również zdjęcie. Tutaj do wyboru mamy zdjęcia wykonane zarówno aparatem, jak i pliki odebrane. Weźmiemy sobie które zdjęć, które zostało wykonane tym aparatem wbudowany w telefon. Przykładowo zrobiliśmy jakieś ciekawe zdjęcie, teraz chcemy je wydrukować. Wybieramy więc zdjęcie, które nas interesuje. Następnie, oczywiście zaznaczyć możemy ich kilka, przechodzimy do opcji drukowania. Mamy widoczne zdjęcie. Klikając tutaj dalej na samą drukarkę, możemy sobie wybrać inne urządzenie jeszcze dosłownie przed samym drukowaniem. Z kolei wchodząc w opcję ustawień, możemy wybrać zarówno wielkość papieru, możemy wybrać sobie jakość papieru. Tutaj wrzuciłem sobie more option, quality best. Możemy sobie również wybrać typ papieru, jaki to ma być papier. No i jeżeli jesteśmy już gotowi, wystarczy nacisnąć print. Zadanie zostaje wysłane do drukarki, a my zobaczmy. Ta nawet tutaj drukując urządzenia mobilnego reaguje praktycznie błyskawicznie. No i my musimy tylko poczekać na wydruk zdjęcia. To nie będzie trwało jakoś super długo, ponieważ drukarka nawet w bardzo dobrej jakości fotograficznej, na papierze fotograficznym, radzi sobie bardzo dobrze z prędkością wydruku. Tak więc jakoś super się przy tym nie naczekamy. Tu pamiętajcie, drukujemy standardowe zdjęcie w formacie 10x15. No i zobaczcie, nasze zdjęcie już wychodzi. Jakość tutaj druku to jest akurat sprawa drugorzędna, ponieważ pamiętajcie, że to jest zdjęcie, które zostało wykonane aparatem w telefonie, tak więc nie ma co oczekiwać tutaj jakichś super rezultatów. Zdjęcie jest przycięte, natomiast to nie jest wina drukarki, tylko oczywiście wykonanego zdjęcia, tak więc tutaj nie możemy pod tym względem, że tak powiem, mieć nic do zarzucenia samemu urządzeniu. Takie drukowanie z urządzeń mobilnych jest moim zdaniem bardzo wygodnym rozwiązaniem, ponieważ nie musimy tych plików wrzucać na różnego rodzaju chmury typu Dropbox czy SkyDrive. Możemy bezpośrednio drukować od razu zdjęcie sobie z telefonu. Jeżeli nasz smartfon dysponuje aplikacjami do obróbki foto, możemy dokonać wcześniej pewnych retuszy, a potem takie zdjęcie sobie wydrukować. Niestety tutaj jest pewne ograniczenie, ponieważ technologia druku mobilnego ePrint obsługuje tylko i wyłącznie urządzenia z logo jabłuszka lub te oparte na systemie Android. W zasadzie to jest, nie chcę tutaj się pomylić, ale myślę, że dobrze ponad 90% rynku, czy około 90% nawet. Natomiast niestety, ale użytkownicy tacy jak ja chociażby z systemem, którzy mają smartfony z systemem Windows Phone 8, są pokrzywdzeni, ponieważ tej aplikacji oficjalnie wspieranej przez HP nie ma dostępnych po prostu na nasze systemy. Drodzy, rozpoczynamy sobie standardowe testy, czyli mam już przygotowany plik tekstowy, drukujemy czarno-biało i odczekamy sobie minutę, zobaczymy ile stron w tym czasie zostanie wydrukowanych, a wcześniej zmierzymy sobie ile musimy oczekiwać na wydruk pierwszej strony. Mam przygotowany stoper, plik, wysyłam zadanie do drukarki, drukarka w stanie oczekiwania. Praktycznie mam odpowiedź błyskawiczną, natomiast jeszcze drukowanie pierwszej strony się nie rozpoczęło. Pierwsza strona już jest drukowana, jakość standardowa. Pierwsza strona jest gotowa po około 17,5 sekundy, także mamy plik tekstowy. Tutaj możecie sobie zobaczyć od razu, ile czasu płynęło do wydruku pierwszej strony. My teraz natomiast czekamy równą minutę. No i zobaczymy, ile stron zostanie wydrukowanych. Tutaj macie do góry ten czerwony czas, to jest czas, który odlicza nam właśnie tą minutę. Tak więc czekamy. Mija już około 30 sekund. Tak jak mówię, to jest jakość standardowa, nie tam żadna jakość robocza. Sam plik tekstowy. Mamy 40 sekund, czyli jeszcze około 20 sekund i przerywamy zadanie drukarce.
zostaje nam około 10 sekund z małym haczkiem. Ja oczywiście pozwolę drukarce wydrukować tą ostatnią stronę, która zacznie drukować. I stop, w tym momencie upłynęła minuta. Czekam na wydrukowanie tej strony. Jeszcze zadania można anulować. Moi drodzy, pierwsza strona gotowa jest po 17,5 sekundach. Drukarka w stanie gotowości, natomiast w ciągu minuty wydrukuje nam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć stron. Czyli łącznie z czasem gotowości mamy 10 w ciągu minuty normalnego druku stron jest 9, 17,5 sekundy. Jeszcze raz to przypomnę, też czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony. Teraz sobie stoper całkowicie zerujemy. Tą kartkę całkowicie czystą odkładam od razu do podajnika. I sprawdzimy sobie czas kopiowania. Kopiujemy również tekst czarno-biały, drukarka w stanie gotowości. Wybieram tryb czarno-biały i rozpoczynamy kopię. Tutaj oczywiście zadanie rozpoczyna się od razu, praktycznie błyskawicznie. No i zobaczymy, ile trwa kopiowanie. Moi drodzy, strona została skopiowana, cały czas czarno-biały i zobaczmy, zajęło to drukarce niecałe 20 sekund, że to możemy sobie wyzerować. Natomiast teraz sprawdzimy sobie skanowanie. Będziemy skanowali w zasadzie tą samą stronę, którą przed chwilą drukowaliśmy. Ja tutaj wszystko przygotuję i do Was wracam. Mamy już wszystko przygotowane do naszego skanowania. Wybieramy sobie, czy chcemy drukować zdjęcie do wiadomości e-mail, czy po prostu zdjęcie, dokument. Wybieramy oczywiście takie opcje jak możliwość zmiany rozmiaru, ale to przede wszystkim, co nas interesuje, to rozdzielczość. Maksymalna optyczna rozdzielczość skanera to 2400 dpi. Podczas kopiowania to jest 600 dpi. My również podczas skanowania wybierzemy sobie 600 dpi, tak żeby plik był odpowiednio duży, nadało się do późniejszej obróbki. Robimy sobie skanuj, w tym momencie będzie trwało wykonanie podglądu. To jeszcze nie jest to faktyczne skanowanie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał nasz dokument tekstowy. To trwa, jak widzicie, krótką chwilę. Tutaj możemy teraz sobie zmieniać oczywiście obszar, jaki chcemy zeskanować, natomiast my będziemy korzystali z tego domyślnego, czyli skanujemy typowo dokument A4, tak więc rozpoczynamy sobie zapis, wybieramy opcję, gdzie ma być plik zapisany, możemy mu oczywiście nadać nazwę i klikając teraz na zapisz, rozpoczynamy proces dopiero teraz faktycznego skanowania. Ja włączyłem również stoper, który odlicza tutaj czas i zobaczymy, w jakim czasie zostanie pełna strona zeskanowana i zapisana przez urządzenie. To już oczywiście będzie trwało zdecydowanie dłużej niż tworzenie samego podglądu. Przy okazji możecie obserwować również tutaj pasek postępu skanowania na monitorze. Jesteśmy gdzieś około połowy, nawet przed połową. Oczywiście wszystkie te wyniki będą również dostępne w tej recenzji tekstowej na naszym portalu. No, mamy już dobre 80% za sobą. W momencie, kiedy plik zostanie zeskanowany i zapisany, otworzy nam się jego lokalizacja. W tym momencie zakończyło się skanowanie. Plik został zapisany, zajęło to minutę 9 sekund z małym hakiem. My mamy od razu możliwość otwarcia tego zeskanowanego pliku. No i zobaczmy przy okazji, jakoś skanu tutaj ja przynajmniej nie mam naprawdę żadnych uwag. Bardzo podobnie w zasadzie wygląda sprawa ze zdjęciami, tak więc takie zdjęcia nadają się do jakiejś dalszej domowej obróbki. Oczywiście to nie jest najlepszy skaner na świecie, to nie jest skaner, którego powiedzmy możemy używać bardziej profesjonalnie, natomiast do domowych zastosowań nadaje się w zupełności. Podczas
podczas naszego całego testu urządzenie było podpięte do wattomierza. Zobaczmy, ile zostało maksymalnie prądu pobierane przez urządzenie przy takich typowych czynnościach. W tym momencie jeszcze nasza drukarka jest w stanie gotowości. Pobór mamy poniżej 3 W. Zobaczmy, pobór maksymalny niecałe 20 W, a właściwie nawet bym powiedział ciut ponad 15 W. Tak więc wynik bardzo dobry. Czas na podsumowanie przede wszystkim naszych testów, które sami zresztą widzieliście. Urządzenia wielofunkcyjnego od HP DeskJet 2545 Ink Advantage. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wykonanie tego urządzenia, to tutaj mamy cały czas poziom wysoki trzymany przez HP. Nie mam do tego żadnych uwag, zarówno do spasowania całego urządzenia, jak i do użytych materiałów. Jeżeli chodzi o druk, jakość druku, szybkość druku, pamiętajcie, to jest urządzenie budżetowe przeznaczone do użytku domowego. Dopuszczalna miesięczna obciążalność, ta podawana przez producenta, to jest około 1000 kartek, 1000 arkuszy na miesiąc, z czego zalecane to jest takie 300-400 kartek. Tak więc myślę, że to sprosta wymagają zdecydowanej większości użytkowników, faktycznie takich domowych, którzy nie chcą z tego urządzenia korzystać, jak na przykład z jakiegoś, nie wiem, domowego biura, bo i sama drukarka ma zdecydowanie inne przeznaczenie. Jeżeli chodzi o jakość druku, to tutaj absolutnie żadnych uwag nie mam, ponieważ zarówno druk w kolorze, jak i druk czarno-biały jest jak najbardziej czytelny. Jeżeli drukujemy jakiś tekst maczkiem, ten jest widoczny, czcionka taka na poziomie 4 jest jeszcze czytelna i nie ma z tym problemu. Jeżeli chodzi natomiast o jakość zdjęć, tutaj mamy cały czas poziom trzymany przez HP, przez urządzenia typu DeskJet, wcześniej przeze mnie testowane, nie ma żadnej poprawy, nie ma żadnego pogorszenia, tak więc powiedziałbym, że standardzik, jeżeli chodzi cały czas o ten sam segment. Jeżeli chodzi natomiast o szybkość druku 9 stron w ciągu minuty, to nie jest ani wynik dobry, ani bardzo dobry, ale też nie jest wynik zły, myślę, że tutaj też całkowicie średnia. Koszty wydruku. Myślę, że tutaj będzie to jeden z ciekawszych tematów, ponieważ jeżeli chodzi o taką standardowość, jakość druku, to na tych oryginalnych tonerach, które kupimy za niecałe 45 zł, mówię tutaj o oryginalnym tonerze czarnym, kolor jest jeszcze tańszy, uzyskujemy koszty wydruku na poziomie około niecałych 14 groszy za stronę. To nie jest dużo, ale też nie jest jakoś super mało. Nie będę tutaj w zasadzie mówił o zamiennikach, które oczywiście też są na rynku i też dodatkowo pozwalają obniżyć koszty wydruku. Natomiast oryginały moim zdaniem nie są na tyle drogie, żeby tutaj jakoś mocno starać się na tym zaoszczędzić, tym bardziej, że to jest urządzenie domowe. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zużycie prądu, to też często należy brać pod uwagę, jeżeli chodzi o właśnie eksploatację urządzenia, niecałe 16 W. Wynik bardzo dobry, rewelacyjny. Jak więc oceniam całą tą drukarkę? Moim zdaniem to jest urządzenie na średnim poziomie, jeżeli chodzi o sugerowaną cenę 350 zł. Gdyby to urządzenie kosztowało około 200 zł, myślę, że byłoby bardziej atrakcyjne. Natomiast tak, dostaję dobre 3,5 i myślę, że tym akcentem w zasadzie zakończymy sobie tą recenzję. Tak więc urządzenie dobre, ale rewelacji też nie robi. Moi drodzy, do zobaczenia w następnych filmach.